A kolega, Jeruc, bardzo proszę. Szanowni radni, zostałem upoważniony przez koleżanki i kolegów radnych zgrupowanych w porozumieniu dla zrównoważonego rozwoju Giżycka do złożenia oświadczenia. Ono zostanie złożone pani przewodniczącej na piśmie w formie dopracowanej, natomiast na gorąco teraz składamy zdanie odrębne w kwestii związanej z głosowaniem nad stanowiskiem zaproponowanym przez radnego Górskiego. Ono brzmi w ten sposób, że uważamy, że wyrażanie stanowiska w sprawie decyzji organów konstytucyjnych, a takim jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, nie leży w kompetencji organów samorządu gminnego przewidzianych w ustawie o samorządzie gminnym. Takie działanie jest bezprawne, godzące w dobra osobiste radnych poprzez przymuszanie do deklaracji światopoglądowej. W związku z tym deklarację złożoną poprzez wyrażenie stanowiska uważamy za nieważną, nie chcemy uczestniczyć w rozgrywkach politycznych, chcemy zajmować się sprawami mieszkańców w ramach swoich kompetencji przewidzianych ustawą o samorządzie gminnym. Ze swojej strony mogę dodać tylko tyle, że rozważę poszukanie ochrony prawnej w organach do tego przewidzianych, bowiem uważam, że przymuszeniem mnie do zajęcia stanowiska w takiej sprawie radny Górski naruszył moje dobra osobiste. Dziękuję.